Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że Państwo zechcieli się przyjąć zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Jak widzicie, dzisiaj nie jestem sama. Dzisiaj jestem w towarzystwie pań, kobiet, moich koleżanek i przyjaciółek. Wspólnie chcemy zachęcić mieszkanki Grudziądza i powiatu grudziąckiego do pójścia do urny wyborczych. Nie jest tajemnicą, że tegoroczne wybory do parlamentu są jednymi z najważniejszych, o ile nie najważniejszymi wyborami od 1989 roku. To w rękach kobiet jest wynik tegorocznych wyborów. I dlatego chcemy zachęcić dziewczyny, kobiety, drogie panie, idźcie do wyborów. Nie może być tak, że o naszych prawach decyduje się bez nas. Dzisiaj w parlamencie jest 70% mężczyzn. To oni dzisiaj podejmują decyzję o naszych prawach. Możemy to zmienić. Bardzo proszę koleżanki również o zabranie głosu. Nazywam się Jolanta Wadzik, jestem aktywna zawodowo, pracuję w branży nieruchomości. Obok swojej pracy zawodowej aktywnie uczestniczę w życiu różnych stowarzyszeń, o różnych profilach, ponieważ chcę mieć wpływ na swoje otoczenie. Dlatego przyłączam się do akcji Kobiety na Wybory. Wybory są dla nas. Głosujmy dlatego, że możemy, a nie że musimy. Głosujmy zgodnie z naszym sumieniem, rozliczając za to, co ludzie zrobili, a nie za to, co obiecują. Uważam, że o prawach kobiet powinny decydować kobiety. Dlatego apeluję w szczególności do kobiet. 15 października idźmy na wybory, głosujmy na kobiety, aby nasz głos był silny i słyszalny. Dzień dobry. Nazywam się Anna Gorzka, jestem nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie w jednym z grudziąckich liceów. Kochane moje, chodźcie na wybory. Sufrażystki, które oddawały za was życie, proszę was o to. Te panie, które w XIX wieku i XX walczyły, żeby mogły iść do Unii Wyborczych i być na plakatach, one są duchem z nami. Cokolwiek postanowicie, na kogokolwiek oddacie głos, pamiętajcie, to jest wasz głos i on jest bardzo, bardzo ważny. Nazywam się Katarzyna Kałużna. Jestem lokalnym przedsiębiorcą. Dla mnie jako przedsiębiorcy ważne jest to, żeby nasze przepisy prawa były stabilne i bardzo przejrzyste. To my, przedsiębiorcy, budujemy polską gospodarkę. To my, przedsiębiorcy, zapewniamy miejsca pracy. I aby móc realizować te cele, potrzebujemy stabilnej i bezpiecznej przestrzeni. Jako Polka marzę o tym, aby moja Polska, mój kraj, w którym żyję, była jak kobieta. Piękna, mądra, silna, wrażliwa i otwarta na ludzi. Kobiety stanowią ponad 50% elektoratu i to my mamy szansę zdecydować w najbliższych wyborach, ile posłanek zasiądzie w polskim parlamencie i kto będzie nas tam reprezentował. Musimy pamiętać, że jesteśmy częścią społeczeństwa i jesteśmy za nie odpowiedzialni. Ta aktywność, moja aktywność, no szczególnie jest dzisiaj znaczona przed tymi wyborami. Ja się bardzo cieszę, że moje koleżanki, które zabrały głos, są z różnych branż, bo i nauczyciele, i przedsiębiorcy, i samorządowcy, i też dziewczyny działające w organizacjach pozarządowych. Dzisiaj mam okazję rozmawiać w całej przestrzeni społecznej, w całym regionie. Cieszę się dlatego, że te wszystkie aktywności, które dziewczyny wspomniały, są też moimi aktywnościami. Ja przez 15 lat byłam nauczycielem, doskonale znam ten zawód. Ja jestem dzisiaj pracodawcą, przekazuję usługi na otwarty rynek poprzez mój zakład, w którym zatrudniam osoby z niepełnosprawnościami. I wiem, z czym się dzisiaj mierzą przedsiębiorcy. Wiem, jak trudno jest utrzymać dzisiaj przedsiębiorstwo. Wiem, jak trudno jest kobietom zaistnieć na tym rynku, tak biznesowym, jak i politycznym. Dlatego bardzo proszę Państwa o głos 15 października, lista numer 6, pozycja numer 5, Katarzyna Lewańska.